Część druga, słuchajcie, miałem nie nagrywać tego odcinka, ale sporo wykonałem. Zobaczcie, tutaj mamy praktycznie wszystko w SMD. Nie wiem, czy to dobrze pokazuje, zaraz zobaczycie. Zobaczycie to w zbliżeniu, może tutaj na stole. Tu mamy część syntezera, czyli część DDS-a, tutaj siedzi, tutaj w tym miejscu, o tu, tamta mała płyteczka. No co, może spróbujemy to odpalić, znaczy odpalić samego DDS-a, sprawdzić i działamy, no. DDS już był wcześniej sprawdzany przed wstawieniem. Ale mogę wam pokazać, no zademonstrować tutaj sobie. Podłączymy najpierw same zasilanie DDS-a, bo tu jeszcze odbiornik, to jeszcze filtry trzeba nawinąć na amidonkach wejściowy. Założyć tutaj ekrany na filtry, bo tutaj będę siedzieć, o w tym miejscu będę siedzieć dwa amidonki. Będzie ekran taki oddzielający właśnie amidonki od filtra pośredniej. Filtr pośredni też ekranujemy. Czyli po prostu tu trzeba będzie pozakładać ekrany, tutaj będzie z tyłu jeszcze ścianka. Na ściance będzie gniazdo zasilania i gniazdo anteny tutaj z tej strony. Zasilania będzie z tej strony nad tym tranzystorkiem. Ten tranzystorek to jest... zresztą zaraz wam pokażę schematik, może już udostępnię, bo tak szybko narysowałem tą płyteczkę, szybko zrobiłem ten schematik. Praktycznie zarwałem dwie nocki. I teraz tak, tu będzie plus. Moment, no to co? To może ten, może. Może pokażemy schematik. Słuchajcie, nie wiem, czy to w całości będziecie widzieć. Ja tutaj sobie zamiast filtrów już szybko piny, czyli pinouty takie założyłem, żeby później sobie to poukładać, jak będę chciał, pod amidonki, nie? To mamy filtr, wejście z anteny J3. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie, ale chyba będzie. O Jezu, jeszcze coś zacząłem rysować. Niedobrze. Dobra. J3, wejście z anteny przez filtry na pierwszy SA612, ale to jest NE612N. Tak? Chyba tak. Teraz wam powiem dokładnie. 612, no, NE. NE612. N. AN. 612 AN. No i co? Tutaj mamy wejście J2. J2 wejście z syntezera, czyli z DDS-a. Taki prosty schemat. Tutaj ten tranzystor nam ogranicza czułość naszego radia, czyli to jest ARF. Pętla ARF przez R13. O jest. Przez R13, słuchajcie. I tutaj mamy taki mały prostownik na diutkach. D5, D6 prostuje nam napięcie z tego tranzystora, czyli z kolektora przed wzmacniacza do ARW-u. Czyli ten tranzystor to jest wzmacniacz już praktycznie audio. Tranzystorek wzmacniający, prostownik, ogranicznik prądowy i kondensator 10 mikro. Tu jest akurat taki zapisany, ale tam tu jest 10 mikro. Dobrze mówię? Gdzie on tu powinien siedzieć? Tak jest 10 mikro. Za diodami. Tu powinien siedzieć, nie wstawiony jeszcze, ale to nic, zaraz wstawimy. No i co? I to na tej zasadzie jest ARF przez jeden potencjometr montażowy R8. Tutaj już jest drugi potencjometr, też na razie jest montażowy, ale można wyprowadzić sobie na zewnątrz. To jest wzmocnienie audio. Audio jest zrobione na 386, bo tylko taki stalaczek miałem. Wyjście na głośnik J11. Tu mamy filtr. I co do filtra, to tutaj jest 680 ohmów założony rezystor dopasowujący impedancję do
do tego przedwzmacniacza. Ten przedwzmacniacz nam dopasowuje impedancję filtra na jednym tranzystorku. Zasilony tutaj jest przez R4, tu jest dosłownie chyba 1,2 kOhma wzięte z linii zasilania. Scalaki NE są stabilizowane za pomocą diod 1,3 W. Trochę duże te diody, ale dobrze. 6,2 V napięcie. I to są, na każdy scalak jest tak samo. Jest filtr CW-czka, czyli dławik, kondensator 100 nano, rezystorek 100 ohmów, diutka Zenera 6 i końcówka numer 8 z każdego stalaczka. I tak samo jest na pierwszym stalaczku, nie? Na tym stalaczku, na tym drugim. BFO, czyli BIFO, generator jest zrealizowany na... Aha, filtr pośredni jest tak samo na 8 MHz ustawiony, bo takie kwarce dorwałem, żeby do filtra, żeby po prostu założyć. Czyli nasza pośrednia ma 8 MHz i tutaj jest generatorek BIFO, dwa kondensatorki, 47 pico, 8 MHz kwarc i przeciągamy sobie, ja tu jeszcze dołożyłem jeden kondensatorek od spodu, 15 pico, żeby po prostu ten kwarc nie przeciągnąć kondensatorkiem, trymerkiem w ten sposób, że aż zgaśnie nam częstotliwość, czyli po prostu rezonator przestanie drgać, nie? No i co poza tym? Tu jest już filtr dolnoprzepustowy, czyli po prostu ograniczamy wyższe częstotliwości od częstotliwości audio. To jest 22 nano, cewka 220, czyli dławik osiowy, 220 mikrohenrów, kolejny 22 nano na wyjście, na przedwzmacniacz tranzystorowy, kolejny 22 nano. Tu mamy 2,2 nano, kondensator C24, to jest taki filtr, żeby po prostu już wytłumić kompletnie wysokie częstotliwości. Polaryzacja bazy 39 kOhmów. Rezystor na przedwzmacniaczu od zasilania, od linii zasilania, od plusa, od baterii. Tutaj jest 2,2 kOhma. I ostatni już tutaj przedwzmacniacz jest 470 ohmów, zasilony R11, nie? A to już przedwzmacniacz od ARW. Czyli rozejście na dwa sygnały, to jest 220 nano, C27. Idzie tędy sygnał już na wzmacniacz audio, a stąd sprzed tego jest walnięte na 47 kOhmów R8 i na preamp do ARW. No i to wszystko, słuchajcie. BRD, to powinno zagrać. To jeśli jest zrobione w SMD, to od pierwszego kopnięcia. Znaczy od pierwszego włączenia powinno wszystko zatrybić, a tym bardziej z DDS-a. Co my tutaj mamy? Coś tutaj nie wyknęła mi masa, ale to nic. Aha. Tak wygląda płyteczka, czyli filtr wejściowy. Filtr wejściowy na tych właśnie pinach, zrealizowany od spodu SMD, kondensatorki do filtra. Będziemy jeszcze dobierać tutaj te do masy. Po prostu będę dokładał kolejne pico, żeby to dobrze zestroić, ale przy dobrym obliczeniu cewek, tutaj cewka to ma być 14 zwojów od anteny ta pierwsza, druga ceweczka ma być 50 zwojów. Później trzecia ceweczka 50 zwojów na drugim amidonku i na drugim amidonku znowu 14 zwoi końcóweczka ceweczki. Jedziemy dalej. Słuchajcie, to jest ten NE, tak jak na schemacie. Zasilanie dioda Zenera. Tutaj mamy rezystorek SMD puszczony od dławika. Tutaj jest dławik w tym miejscu. L2, czyli od linii zasilania. Tu mamy plus baterii, minus baterii. Jedziemy w drugą stronę, tu mamy cały czas linię zasilania. Idzie tędy do kolejnego rezystorka na kolektor już ARW, czyli Q9. Ja nie wiem czemu Q9, a nie Q4, bo mam 4 tranzystory w sumie wszystkich. Wszystkie 4 tranzystorki, oprócz dwóch scalaków, czyli scalak pierwszej przemiany, filtr, druga przemiana BIFO. Tu mamy kwarc od BIFO i
kondensator i od spodu sobie tam dokładam takie małe te kondensatorki te SMD, żeby to po prostu zestroić już na tip-top, a to jest tylko 20 pikofarad kondensatorek do dokończenia, do dostrojenia, nie? No i co tu dalej? No tutaj idzie właśnie ten sygnał na ten pierwszy wzmacniacz za. Tu jest pierwszy wzmacniacz na tranzystorku za filtrem, czyli dopasowanie filtra, mieszacz, kolejny wzmacniacz, wyjście sygnału z czwartej nóżki, piątą. Mogłem tu zrobić jeszcze jeden, ale to więcej cewek trzeba było nawijać. Na amidonku po prostu transformatorek, wziąć sygnał z czwórki i z piątki i to rozejść się na... Już wtedy nie robić na tranzystorku, ale tak sobie pomyślałem, że będzie prościej na tranzystorku zrobić przedwzmacniacz, który będzie nam przedwzmacniał i sygnał tutaj na audio, to jest potencjometr od audio, a tutaj jest potencjometr od ARW-u. Bo mogłem to się rozejść i tutaj wstawić na przykład 55-33 scalaczek, ale to kolejny scalak, kolejne elementy, niedużo, ale kolejny po prostu, a tak są trzy scalaczki, dwa SA i jeden wzmacniacz audio. No, tutaj pętla ARF to tędy zapiernicza, o tutaj o, tutaj. Tutaj mamy diodki prostownicze właśnie od ARW-u. Tu mamy wyjście na głośnik obok. A częstotliwość z syntezy będzie wchodzić na ten pin IOT2. Czyli dosyć daleko, bo tu puścimy sobie przewodzikiem koncentrycznym z syntezy po przedniej ściance. Czyli dosyć daleko, że tak powiem. Nie wiem, czy to w ogóle się nagrało. O, jeszcze jakieś odliczanie leci. Dobra. No co tu mnie się dzieje? Dobra. Wszystko jasne. 5308 widzów, słuchajcie. Tak jak zresztą widzieliście, to w ten sposób, tak samo była płyteczka, jak tutaj jest, czyli pierwsza przemiana, druga przemiana, audio. Syntezer DDS. Zrobiłem na tym, na dużym 328, bo nie miałem małych. Ósemek mam dużo małych, ale 328 nie mam. W sumie te ósemki od Patrycjusza. DDS-ik 9833. Bardzo malutki. Zresztą tutaj go będzie widać z tej strony. Wszystkie przewody będą tędy przez tą dziurkę przechodzić od spodu. Albo od góry. Od góry puścimy, więcej luzu mamy. Gdzieś tutaj musi jeszcze wejść jakiś głośniczek. Będzie małe. Ręczne radyjko, nie? Czyli to jest sam odbiornik. Jak uda mi się dorwać przekaźniczki SMD, to dorobimy do tego potem nadawanie. Troszeczkę drugą wersję po prostu zrobimy z nadajnikiem, bo jest taka możliwość. Tam dużo mocy nie będzie miało, ale myślę, że gdzieś około 3 watów powinno być. Zmieścić powinienem w takiej wielkości. Słuchajcie, no wielkość, czego to można porównać? Wielkość gąbki do ścierania tej ściernej ze swobodu, czy tam zrobi. Czekajcie, jeszcze minusa tutaj gdzieś sobie podetniemy. Minusa to do obudowy możemy dopiąć. O. Dobra, tu mamy wyjście zasilania 5V, podpiętniemy 5V. To synteza pięknie zatrybiła, nie ma problemu najmniejszego. Ok. 3700. Ale teraz tak, opis syntezy będzie w następnym odcinku, jak już to wszystko uruchomimy, to będziemy sobie stroić go. I podczas strojenia musimy sobie wcisnąć przycisk syntezy, czyli kółko tego joya i włączyć zasilanie. I mamy wejście w menu, czyli banda 160 metry, banda 80 metry, banda 60 metry, czyli nasza piątka, banda 40, czyli siódemka, 40 metry, czyli siódemka, banda 30 to jest 10 z kawałkiem megaherców, banda 20 14,
Panda 17, to tego nie będę musiał się doczytać, czy jakieś nowe pasma nam przydzielili pewnie, znaczy nam, krótkofalowcom. 15, banda 12, banda 10, czyli CB Radio, słuchajcie, przed i 160. Czyli mamy tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 band. Ale oczywiście nie będziemy tego po prostu w ten sposób robić. I później tam dalej będziemy opisywać sobie, bo to jest, opis jest dokładny. Akurat właśnie od Piotrka, tak? Od Piotrka. No i tak to wyszło, słuchajcie. Znaczy wyszło, jeszcze na razie nie wyszło. Co pokazuje nam oscyloskop, to się zaraz okaże, słuchajcie, bo weźmiemy sobie, podłączymy sobie się pod DDS-a. Tutaj mam, o, z tej strony będzie łatwiej dla mnie, bo z tej strony tutaj mam wyjście z DDS-a, czyli ta nóżka tutaj. A, mamy piękny wykres, piękny sinus, bo to wszystko w SMD, to musi być dobrze, słuchajcie. No i dobra, teraz trzeba wziąć kamerkę, ustawić gdzieś przy oscyloskopie. Słuchajcie, jest czyściutki sinusik. Moment, może ja tutaj gdzieś postawię. Tak, żeby było widać tutaj kabli u mnie wszystkiego pod dostatkiem. Pewnie tego, co bym chciał. Moment. Wyjście z DDS-a mamy jeden to jest, zaraz zobaczymy ile to jest wolty w RMS-ie, pół wolta, to niedużo w RMS-ie, w piku mamy 300 mV, 300 mV, może być trochę mało, słuchajcie, ale nie szkodzi, tylko tutaj jeszcze będę musiał dobrać jeszcze jeden rezystor, bo tutaj mam wyjście z wzmacniacza i będziemy na tej syntezie te wyjście wzmacniacza musimy je sobie też ustawić przed podłączeniem, ale to już jak już będziemy mieli jakikolwiek odsłuch tego radia, czyli te wszystkie filtry, o tutaj coś mam, nie halo, nie te gest, wykres, moment, to jest nasz DDS. O, coś jest nie halo, jednej półki nie wzmacnia ten mój wzmacniaczyk, ale to nie szkodzi, słuchajcie, zrobimy, tutaj mamy wyjście bezpośrednie z DDS-a, jest dosyć fajnie, no. Moment. O, jest. Tak wygląda wyjście z DDS-a, czyli dużo śmieci nie ma. No trochę jest, no to standard. Ale jest i tak fajnie wszystko odfiltrowane. Wszystko SMD kondensatorki, także powinno to być jeszcze w miarę po ludzku. Dajcie, bo tutaj teraz mnie... Moment. No to teraz wam pokażę, jak to... Tutaj wyszedł DDS. Tu jest właśnie ten wzmacniacz, który będziemy jeszcze musieli go dostroić delikatnie. W tym miejscu siedzi tranzystor wzmacniacza i właśnie tutaj jest kondensatorek taki do masy, który będę muszę go dobrać, no bo górna połówka po prostu no śmieci są, no. Oczywiście atmegi ze wszystkich końców nie lutowałem, ale to już tam szczegół. To teraz tak, tutaj co tu dalej jest? No, encoder, display to jest standardowy, a z drugiej strony tego DDS-a jest tak. Jest DDS-ik, AVR, filtry na wyjściu są pod tym DDS-em. Słuchajcie, o tutaj w tym miejscu będzie z tej strony widać. O, tu są dwa wiki 4,7 mikrohenra. Może łapnie ostrość. 4,7 mikrohenra, słuchajcie, nie, no co, czemu to nie chcę łapnąć?
O, jest. 4,7 mikrohenra, no i zrobiłem to na zwykłych kondensatorkach, ten filtr na ceramikach. Reszta jest w SMD. Trzeba oczywiście jeszcze poczyścić tę płytkę, żeby to jakoś tam miało ręce i nogi, żeby to dobrze wyglądało, te luty. Tu jest... Dużo nie ma, nie? W SMD, no trochę jest. Tutaj mamy filtr pod spodem, kondensatorki od filtra. Też ważna sprawa. Jeszcze będziemy później dolutowywać tutaj ewentualnie, jeśli modulacja będzie się krzaczyć, nie? Tutaj już jest ARF. Pierwszy wzmacniacz ARF-a. Tu mamy filtr wejściowy. Też będziemy tutaj jeszcze dolutowywać kondensatorki. Trochę podtrawiło mi tę płytkę, ale to jest samoróbka, nie? Tak ma być. Tu mamy właśnie pętlę ARF, o tędy leci. I tutaj jeszcze ten kondensatorek 10 mikro muszę wstawić o tutaj w tym miejsce. Ale wyrwało. Kurczę, dopiero widzę pod tym, przy kamerce, jak tam już wiertło było tępe. Ale to nic. No i wstawić te dwa PR-ki z tej strony. Właśnie tutaj jeszcze mamy otwory do PR-ka, do regulacji ARF-a i do regulacji wzmocnienia. Bardzo proste, nie? Tu mamy regulację wzmocnienia, czyli można wyprowadzić sobie na zewnątrz gdzieś ten potencjometr. A tutaj mamy drugi, bo tutaj z tej strony, tutaj te trzy nóżki, masa, wyjście, to jest ARF. I tutaj to jest ARF. O, diodki prostownicze do ARF-a. Bifo za 6,2 V zasilanie z salaka, tranzystor dopasowujący filtr. Tutaj oczywiście te wszystkie ekrany mają wejść, tylko że to będzie tak i zamknięte, nie? Tak i tak. No i tutaj wejdą te amidonki. Dwa. Prostciutka konstrukcja. Co do efektu końcowego, to jeszcze zobaczcie, po 10, po 50, gdzie można sobie się dostroić. Jeszcze tak się zastanawiam, czy tutaj nie wcisnąć jeszcze jednego wyświetlacza. Albo gdzieś na AliExpress zamówić, bo widziałem piątki, szóstki, 5 i 6-cyfrowe te wyświetlacze, nie? Jakby piątkę się udało z tego, to być może, że... Tylko ciekawe, czy to w programie jest zrobione. No, ale to... Mini radyjko. Pozdrawiam. Łapki do góry, słuchajcie. Jeśli chcecie wspierać takie projekty i to, co tutaj wam pokazuję, to na dole pod filmem jest oczywiście link do zbiórki. A ja się postaram tutaj... Pewnie rozlosujemy ten odbiornik wśród widzów. Pozdrawiam. No i taki właśnie pomysł mi wpadł. W następnym odcinku uruchamiamy. I być może już poskładamy to do kupy już po całości, nie? To do następnego razu.